Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne dla rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego było powstanie uniwersytetów. Każdy zna Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Politechnikę Łódzką. Kojarzymy je zazwyczaj z wysokim poziomem nauczania, prestiżem i zasługami dla rozwoju naszego narodu. Najważniejsze krajowe uczelnie przez lata pracowały na renomę, dzięki której obecnie stały się solidną marką. Jednak ilu z nas wie, że podobne znaczenie dla rozwoju edukacji i szkolnictwa wyższego miało powstanie innego rodzaju instytucji? Chodzi o placówki zrzeszające najwybitniejszych przedstawicieli uczelni krajowych. Można by powiedzieć elita wśród elity. W tym materiale opowiemy o tym, jak powstały i czym się dziś zajmują Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności. W 1872 roku w wyniku przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego powstaje Polska Akademia Umiejętności. Oficjalna inauguracja odbywa się rok później, 7 maja. Jest to od początku organizacja naukowa o statusie stowarzyszenia. Skupia ówczesną elitę kadry naukowej. Główną siedzibą Akademii jest jej własny gmach, znajdujący się przy ulicy Sławkowskiej 17 w Krakowie. Z początku PAU ma do zaoferowania studentom edukację na czterech wydziałach: filologicznym, historyczno-filozoficznym, matematyczno-przyrodniczym, a od 1930 roku także Wydział Lekarski. Rekrutacja odbywa się w drodze szczegółowej selekcji. Ogółem do 1952 roku PAU składa się z 1000 członków, w tym 676 członków krajowych i 264 zagranicznych. Akademia co roku organizuje posiedzenia członków oraz posiedzenia wydziałów. Ciężar prac badawczych i organizacyjnych spoczywa na powoływanych komisjach i komitetach, w których to pracują również inni uczeni bez uprawnień członkowskich. Przykładem takiego zespołu, złożonego z bardzo szerokiego grona badaczy, może być prężnie działająca od lat Komisja do Badania Historii Sztuki. W okresie zaborów instytucja zajmuje się prowadzeniem wydawnictwa. Publikacje wspierane przez PAU szeregują wiedzę na temat badań krajowych i ujednolicają metodologię rozwijaną niezależnie w uczelniach narodowych. W latach 1905-1906 we współpracy z Polską Organizacją Edukacyjną Macierz Polska Akademia wydała dwie edycje czterotomowej Polskiej Encyklopedii Ogólnej pod tytułem Encyklopedia Podręczna Ilustrowana. Publikacja niemal natychmiast pojawiła się we wszystkich najważniejszych ośrodkach akademickich w tamtym czasie – we Lwowie, Krakowie i Warszawie. Działalność naukową w zakresie upowszechniania wiedzy PAU finansuje po części z dotacji państwowych, a po części z darowizn. Poza licznymi okazjonalnymi darowiznami, zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Akademii mają zapisy dużych nieruchomości leśnych – Pawła Tyszkowskiego i Władysława Józefa Fedorowicza oraz posiadłości arcyksięcia Karola Habsburga. Wśród tych ostatnich znajduje się m.in. doskonale prosperujący folwark w Lipowej koło Żywca oraz wielkie gospodarstwo leśne w Zawoi, z którego w 1933 roku PAU wydzieliła obszar na północnych stokach Babiej Góry, na których utworzony został rezerwat, zaczątek dzisiejszego Babiogórskiego Parku Narodowego. Po zakończeniu II wojny światowej niezależna instytucja naukowa stała się dla państwa wyjątkowo niewygodna. Był to więc wystarczająco poważny powód, aby zastąpić ją inną, zależną od nowych władz państwowych instytucją. W ten sposób w 1948 roku powstaje Polska Akademia Nauk. Instytucja ta ma realizować działania podejmowane dla rozwoju, promocji, integracji i upowszechniania nauki, a przede wszystkim przyczyniać się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Wobec PAU państwo decyduje się natomiast zastosować wszelkie możliwe restrykcje finansowe. Poza pozbawieniem finansowania, urzędnicy cenzurują publikacje, a także ograniczają kontakty PAU z zagranicą. Placówki badawcze wydawnictwa, zbiory, pamiątki i majątek PAU zostają więc w całości odebrane i przekazane na rzecz Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk przeszła drogę od korporacji i sieci naukowej aż do centralnej instytucji koordynującej rozwój krajowej nauki. W 1990 roku PAN traci status instytucji rządowej, stając się ponownie zarówno korporacją uczonych, jak i siecią instytutów. W
tym samym czasie trwają intensywne prace na rzecz odbudowy Akademii Umiejętności. Działalność obydwu instytucji ma obecnie niemałe znaczenie w rozwoju polskiej nauki. Obydwie instytucje rozwijają się wraz z ewoluującą nauką. Obecnie PAU składa się z 6 wydziałów: filologicznego, historyczno-filozoficznego, matematyczno-fizyczno-chemicznego, przyrodniczego, lekarskiego oraz twórczości artystycznej. Przy wydziałach tworzone są komisje i komitety. Te ostatnie stałe lub czasowe, z reguły pod kierunkiem członków PAU. Wydziały odbywają comiesięczne posiedzenia naukowe, na których wygłaszane są referaty połączone z dyskusją. Wydziały mają swoje rozprawy lub inne serie wydawnicze, w których publikuje się opracowania i inne ważne dla nauki teksty, w szczególności źródła historyczne. Komisje dysponują też własnymi naukowymi czasopismami. Od czasu powtórnego powstania Akademia poszerzyła swoją działalność o szereg atrakcyjnych i pomocnych inicjatyw, jak na przykład prowadzenie seminariów, stworzenie kawiarni naukowej czy wspólnej dla PAU i PAN Biblioteki Naukowej. Polska Akademia Nauk natomiast do dziś skupia w swoim składzie najwybitniejszych polskich i zagranicznych uczonych. Instytuty PAN każdego roku kształcą doktorantów i realizują szereg istotnych z punktu widzenia interesu naszego kraju badań. W korporacji PAN działa również Akademia Młodych Uczonych, której celem jest promowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Historia tych instytucji to cenna lekcja tego, jak pomimo skrajnie różnego rodowodu w sprzyjających warunkach można realizować wspólne cele na warunkach partnerskich.